historia Abrahama i Lota, którzy wspólnie wędrowali do ziemi Kanaan, pokazuje taki głęboki pragmatyzm, czyli takie zdrowe, realne patrzenie na rzeczywistość. Oto w pewnym momencie obydwaj, a byli bardzo zamożni, stwierdzili, że ten kraj, do którego dotarli, nie pomieści dwóch tak posiadających taki majątek, dwóch właścicieli. I dlatego Abraham zastosował taką taktykę, powiedział: słuchaj, Locie, musimy się rozdzielić. Lot się na to zgodził, ale Abraham zaproponował: jeżeli pójdziesz na lewo, to ja pójdę na prawo. Bardzo, bardzo takie pragmatyczne. Te ziemie są tak dobre, bo dane nam przez Pana Boga, że gdziekolwiek się udamy, tam zrealizujemy szczęście dla naszych rodzin i nie będziemy pozostawali w konflikcie, który jest nieuchronny, jeżeli na niewielkiej płaszczyźnie, na niewielkiej powierzchni gromadzą się dwa rody. Abraham, kiedy rozdzielił się z Lotem, to w miejscu, które Pan Bóg dla niego przeznaczył, inspirując go do takiej otwartości wobec Lota, postawił ołtarz. Oddał chwałę Panu Bogu. To bardzo ważne, żeby w tych miejscach, gdzie uznajemy, że Pan Bóg nami kierował, stawiać ołtarze. Oczywiście chodzi o ołtarze symboliczne.